Ale tematem dzisiejszego spotkania jest Abraham. Chciałem poprosić, gorąco przywitać ojca. Z ojcem Janem, już jako mężczyźni świętego Józefa, dzisiaj już mieliśmy okazję wcześniej zapoznać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim tak jak tutaj usłyszeliśmy, moje pierwsze spotkanie, takie pięciodniowe, to były rekolekcji dla mężczyzn świętego Józefa Częstochowa, 2018 rok. I temat, tytuł był Dypuj na głębie, to jest też na YouTubie. Później dwa spotkania w Oslo, jak być mężczyzną dzisiaj na wzór świętego Józefa oraz mężczyzna wierzący i praktykujący. Czwarte spotkanie w Barcie, które pamiętamy tutaj z wami. To tytuł był Siła i słabość mężczyzny. A dzisiaj, tak jak tutaj w mojej pieśni to zostało powiedziane, przepiękny temat. Abraham, mężczyzna Bożej obietnicy. Także zapraszam was do tej wędrówki wiary, drogi duchowej. Przenosimy się 4000 lat w inny obszar, inny czas, inną epokę. Ale też to jest istotne, aby zobaczyć aktualność Jego przesłania, Jego Bożej obietnicy, wiary i zaufania Bogu ze strony dzisiejszego naszego bohatera biblijnego Abrahama. Biblion po grecku znaczy księga, to jest pojedyncza, a Biblia księgi, święte księgi. Właściwie mogę powiedzieć, że Biblia mówi wszystko. To księga o prawdziwym życiu i prawdziwych osobach, bohaterach. Biblia nie koloryzuje. Mężczyzna i kobieta w Biblii są jak Eliasz, który, mówi pismo, był człowiekiem podobnym do nas. A więc to ludzie podobni do nas. A więc to ludzie ze swoimi słabościami, grzechami, porażkami, ale też i sukcesami. I możemy ich łatwo zrozumieć, aby też zdobyć dla nas mądrość i sztukę życia. I też zobaczyć, jak uporać się w naszym życiu z naszymi trudnościami, niemocami, tym bagażem życiowym, który nosimy. I jestem przekonany, że dobra znajomość naszych bohaterów biblijnych pomaga nam odkryć prawdę o nas samych, o naszym życiu. Też chodzi o to, że prawda biblijna zakiełkowała w głębi mojego serca, aby ożyła, rozkwitła i też, aby przyniosła stokrotny owoc. Powiem jeszcze bardziej głębiej, chodzi o to, aby ucieleśnić prawdę, ponieważ ciało to coś namacalnego, rzeczywistego. I dzięki tym osobom, bohaterom, które podziwiamy w Biblii, szanujemy, ale też cenimy. Bohater biblijny sprawia wrażenie naszego bohatera. Podziwiamy Eliasza, Mojżesza, Jana Chrzciciela, wielu innych. I to może być oparciem, gdy spotykają mnie trudności w naszym życiu. A powiedzmy sobie szczerze, któż z nas ich nie doświadcza? I ci bohaterowie są dla nas wzorem walki, pomagają nam i podpowiadają też inaczej spojrzeć na swoje życie w perspektywie Bożej. I dzisiaj rozpoczynamy od pierwszej księgi, księgi Genesis, księgi Rodzaju, a konkretnie od naszego wspaniałego biblijnego bohatera Abrahama. Dlaczego akurat on? Co my, mężczyźni, mamy wspólnego z nim? Kobiety. Tak, nomada pustynna przed tysięcy lat. Przyjrzyjmy się jego wierze, nadziei, odwadze, ale też epizod, znaczy etap jego kłamstwa. W początkach cywilizacji
praktycznie nikt nie wierzył w Boga jedynego. Ludzie czcili wytworzone sobie bożki przez swój umysł. Natomiast Abraham nie tylko wierzył, ale praktycznie całym swoim życiem potwierdził, czyli dał świadectwo wiary. I nic dziwnego, że jest czczony jako ojciec wiary, ponieważ jego życie tak wiele mówi nam o wierze. Biblia mówi nam o Bogu jedynym, wszechmocnym, doskonałym, o miłości Boga do człowieka, o Jego błogosławieństwach, Jego miłosierdziu. Bóg nie tylko istnieje, ale jest aktywny w swoim działaniu, jak mówi psalmista. Bóg działa również w twoim i moim życiu i Bóg ma plan dla ciebie i dla mnie. Niezależnie od tego, ile dzisiaj mamy lat. I jego zbawczy plan rozpoczął się od wyboru Abrahama. Jego historia jest archetypem historii mojego i twojego życia. A więc zapraszam cię, abyś wyruszył wędrówkę wiary, tak jak to zrobił Abraham, mężczyzna Bożej obietnicy, aby Boga bardziej poznać, pokochać i naśladować, jak mówi Ignacy Loyola. Pytanie, dokąd iść? Chociaż znany pod imieniem Abraham, jednak na świat przyszedł jako Abram. W czasie Bogu wiadomym, później otrzymał od niego nowe imię Abraham. W Biblii nowe imię to jest nowy człowiek, a więc wszystko inne. 99 lat ludzie zwracali się do niego Abram, a Abraham żył 175 lat. Więc jego życie przypada na epokę brązu, czyli 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa. W chaldejskim mieście Ur, to jest dzisiejszy Irak, więc też kultura perska, według archeologów, znawców, jedna z najstarszych kultur na świecie. Ma bowiem ponad 7000 lat. I właśnie jest dobrze udokumentowana w formie artefaktów, czy też inskrypcji, jakie zostały zostawione nam. Abraham był zwyczajnym człowiekiem. Właściwie niczym się nie wyróżniał. Jego imię znaczy ojciec wywyższony, co też miało znaczenie w odniesieniu do bóstwa, którego czcili tamtejsi mieszkańcy Mezopotamii. Abraham, tak jak jego rodzina, krewni, również czcił bożki, ale zobacz, mimo to Bóg go powołał i osobiście mu powiedział: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do kraju, który ci ukaże. Księga Rodzaju, rozdział 12, wiersz 1. Istotne jest to, że Bóg objawia się tylko jemu. Nie objawia się jakiejś grupie, społeczności i Bóg tylko jego zaprasza do pójścia za nim. Ważne dla nas jest to, że Abraham nie szukał Boga. To Bóg go znalazł i zaprosił do wędrówki wiary. Najprawdopodobniej nigdy on nie słyszał o Bogu jedynym prawdziwym. Pytanie, które też trzeba sobie zadać, dlaczego akurat jego wybrał? Ale to, moi drodzy, pozostanie dla nas na zawsze tajemnicą. Abraham niczym nie zasłużył sobie na swój wybór, ale tak jak powiedziałem, on się też niczym nie wyróżnił, ani nie zapracował na to wybranie. Bóg mówi do niego: uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię.
staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Zobacz, co mówi Bóg, ludy całej ziemi. Jego powołanie zaczyna się właściwie od rozkazu. To jest bardzo mocne słowo. Wyjdź. Bóg nakazuje mu opuścić swoje miejsce rodzinne, kraj. Abraham ma wtedy 75 lat. Aby iść w nieznane miejsce, które wskaże mu Bóg. Bóg nigdy do końca swojego planu nie odkrywa w sposób jasny i przejrzysty. Czeka na naszą wiarę i nasze zaufanie. I tak rozpoczyna przygodę życia, rozpoczyna misję Boga, stając się człowiekiem Boga, z Boga, dla Boga, ale też i dla innych. Teraz zobacz siebie. Jeśli urodziłeś się i wychowałeś we Wrocławiu lub przyjechałeś z Gdańska, z Koszalina, gdzie indziej, czy byłbyś gotowy opuścić wszystko, gdyby Bóg do ciebie powiedział, tak jak powiedział do Abrahama, wyjdź. Pan ci się objawia, obojętnie jak, czy go widzisz, czy słyszysz wyraźnie. Zobacz siebie i krótki dialog z Bogiem. Jesteś wybrany. Jesteś mężczyzną Boga. Co mu powiesz? Z pewnością wielu z was, może prawie wszyscy, postawisz Bogu warunki. Nie jestem przygotowany. Mam jeszcze rolę do spełnienia. Nie teraz. Teraz nie. Przecież mam inne powołanie, mam inną misję. A może byś się zbuntował? Przecież to niezaplanowane, to niezorganizowane. A lubisz mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, zaplanowane i chcesz nad wszystkim trzymać kontrolę. Zobacz, każde wyjście, opuszczenie to jest poważna zmiana w życiu. Ile razy się już przeprowadzałeś z konieczności? I wiesz, jak męczące są przeprowadzki. Współczesny człowiek, aby podjąć takie kroki, dokona długiej refleksji, rozeznania, czy warto aż tak ryzykować. Tak, dla Boga warto zaryzykować. To jest to twórcze ryzyko. Bóg, powołując Abrahama, wiedział, że musi mu dać garść informacji. Po pierwsze, Abraham doświadczył, że Bóg jest rzeczywisty, obecny, tu i teraz. Bóg jest realny. Nie znał szczegółów planu Boga, ale mu uwierzył. Bóg zawiera już przy pierwszym spotkaniu przymierze z Abrahamem. Daje mu polecenie, aby był posłuszny Bogu, jeśli chce, aby Bóg mu błogosławił. U Boga nie ma zdań warunkowych. Jeśli chcesz, jeśli. Bóg zawsze jest Bogiem konkretów. Mówi do niego tak, uczynię z ciebie wielki naród. Dalej, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie złorzeczyć będą, i ja będę złorzeczył. I przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Ważne jest tutaj, że Boże błogosławieństwo obejmuje najpierw błogosławieństwo narodowe. Potomkowie Abrahama będą tak liczni. Podkreślam, że nie możemy zapominać,
75 lat to nie jest też łatwy wiek. Nie wiemy, czy był chory, schorowany. Jego żona wtedy miała 60 lat. Kobieta w wieku 60 lat jest po menopauzie. A do tej pory nigdy nie poczęła. Bóg jednak obiecał, uczyni z ciebie wielki naród. Abraham będzie jeszcze wędrował przynajmniej 25 lat, aby doczekać się spełnienia Bożej obietnicy. Bóg zapewnia Abrama i poleci mu, aby tak tutaj było i w piosence, jak słyszeliśmy, aby spojrzeć, wyjść z tego namiotu, spójrz w niebo, spójrz na te gwiazdy, czy zdołasz je policzyć. Policz, jeśli zdołasz, tak liczne będzie twoje potomstwo. Niestety, my, ludzie współcześni, nie lubimy i też nie umiemy czekać. Gdy czekamy, Bóg może lepiej nad naszą duszą pracować, ale też i nad naszym charakterem. Żyjemy w kulturze American culture, Coca-Cola culture, Coca-Coli, fast foodów, pizzy, nie wiem czego jeszcze. Ciągle za bardzo się spieszymy. Wszystko jest fast, szybko. Może dlatego, że nie potrafimy czekać, to też nie potrafimy dobrze rozeznawać. Do planu Bożego trzeba dojrzeć, dorosnąć, aby być dojrzały w wierze i aby unieść Boże błogosławieństwo, które Bóg obdarzy mnie, moją rodzinę. Błogosławieństwo jest zawsze radością dla każdego z nas. Drugie błogosławieństwo to jest błogosławieństwo osobiste. To wielkie bogactwo. Abraham był bardzo zasobny. Zobacz, miał trzody, srebro, złoto. Mieszkańcy Kanaanu uważali Abrahama za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga. Księga Rodzaju, rozdział 23. Bóg nigdy nie potępiał i nie potępia bogaczy. Abraham też nie przeprasza Boga, że jest bogaty. Boża ekonomia posługuje się inną walutą niż człowiek. Nie posługuje się walutą dolar amerykański czy euro. To tylko posługuje człowiek świata euroamerykańskiego. I trzecie, błogosławieństwo ponad narodami. Bóg dokłada jeszcze błogosławieństwo dla całej ludzkości. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi, mówi Bóg do Abrahama. Czyli wszystkie narody. Zobacz, że Bóg zbudował cały swój plan odkupienia człowieka, świata, od grzechu, od zła, na wierze jednego człowieka. Abraham wyszedł ze swojego Ur chaldejskiego, ale niestety zabrał ze sobą swego ojca Teracha, bratanka Lota, a oni zabrali całe rodziny, cały dobytek. I tutaj widzimy, że było to posłuszeństwo tylko częściowe, nie całkowite. Nic dziwnego, że Pan kazał zostawić mu całą rodzinę, wszystko. Bóg jest dla ciebie wszystkim. To On jest moim bogactwem. To On mój los zabezpiecza, jak mówi psalmista. Lota zabrał. Ale później Lot okaże się dla niego ogromnym zagrożeniem i problemem. Patrzymy. Kontemplujemy wiarę Abrahama, jak się rozwija.
ale też warto zobaczyć w tym kontekście swoją wiarę. Czy dbam o nią, pielęgnuję i czy ona się rozwija? Czy mogę o sobie dzisiaj tak powiedzieć? Księga Rodzaju w rozdziale 12, czyli jest mowa, jak wiara Abrama staje się dojrzała i rodzi owoce. To wszystko jest procesem. Bóg nie oczekuje od nikogo z nas wiary doskonałej. Ale tam, gdzie my jesteśmy, On chce, abyśmy wzrastali w wierze, abyśmy Mu ufali. Abyśmy też, jak mówiąc, ci, którzy ćwiczą na siłowniach, ćwiczyć swoje mięśnie, abyśmy też ćwiczyli mięśnie naszej wiary. Jeśli będę miał mocną wiarę, Bóg będzie się mógł lepiej mną posługiwać. Zadaj sobie pytanie, czy świadomie szukasz woli Boga? Moje lenistwo duchowe, co pochłania moje życie, jakie używki, alkohol, pornografia, masturbacja, zdrady małe i duże. Czy podtrzymuje żarliwość wiary w sobie? Powiem tak, jeśli jestem leniwy duchowo, powiem sobie szczerze, ja nie urzeczywistniam planu Boga. Jeśli będę miał wiarę mocną, będę mógł dokonywać również mocnych wyborów, odważnych. Powiedz Panu, że zawsze pragniesz pełnić Jego wolę. Co byś czuł, jeśli Bóg kazałby Tobie tak już, opuścić Twoje ulubione miejsce, a wszyscy je mamy? Zostawić wszystko, osoby, które kochasz, bliskich. Tak zaryzykować, iść twórczo w nieznane strony. Każdy Twój wybór, Twój i mój, wiąże się zawsze z ofiarą i poświęceniem. Człowiek współczesny nie lubi ofiar poświęcania się. Wszystko chce mieć easy going, tak, American way. Wszystko, żeby było łatwe. I po trzecie, jak radzę sobie w sprawach posłuszeństwa Bogu, które się Bogu najbardziej podoba, czego nie komplikuje, czy też lubię ryzyko dla Boga? Czy możesz dzisiaj powiedzieć z pewnością, co Bóg od Ciebie chce? Prawdziwe posłuszeństwo zawsze jest trudne. Prawdziwe posłuszeństwo zawsze jest ofiarą i poświęceniem. Możliwe się staje dzięki pomocy łaski Pana. I też nie szukaj tanich rozwiązań, które często mogą się pojawiać, jak koledzy przy piwie. Wszystko się wydaje łatwe. Nie oczekuj od Boga jakichś szczegółów Jego planu. Bóg daje Ci tyle możliwości, abyś Ty również był mężem Bożej obietnicy, jak biblijny Abraham. Zaufał Bogu i okazał Mu swoje posłuszeństwo. Wyrusz w drogę i proś Pana, abyś okazał Mu posłuszeństwo w pielgrzymce wiary. Nawet gdy uważasz, że jesteś dobry, pobożny, to przecież wiesz, że masz swoje braki. Warto też je powiedzieć, jakie. Zobacz, bohaterowie biblijni, Abraham, oni się nie załamują. Chociaż też upadają. Jeśli są z Bogiem, to się nie załamują.
jeśli odchodzą od Boga, to załamuje się wszystko. Upadają mocarze, autorytety, więc pytanie, komu mam zaufać? Po pierwsze, nie możesz ludzi umieszczać na piedestale, ponieważ nie spotkają rozczarowania. Bohaterowie wielcy, no i może mało znany, też mają swoje słabości. Piedestałom też towarzyszą oczekiwania, aby im sprostać, ale też nie oczekuj nierealistycznych oczekiwań. To dotyczy też bohaterów i bohaterów biblijnych, ale też i nas samych. XII rozdział Księgi Rodzaju ukazuje Abrama jako nawet ponad bohatera. Zaufajmy mu wspólnie. 75-letni mężczyzna zostawił prawie wszystko, aby wyruszyć nieznane. Z pewnością wielu młodszych od niego nie zdecydowałoby się na taki krok, aby zostać takim nomadą ze wzrokiem wiary utkwionym w Bogu. Dalej rozbija obóz obok dębu More, to jest rozdział, księga, rozdział 12, to co mi oznacza drzewo nauczania. I ten hebrajski termin wskazuje na miejsce kultu lub zgromadzeń, które tam było. I tutaj Bóg objawia mu się po raz kolejny, aby potwierdzić mu swój plan odkupienia ludzkości. Bóg powtarza mu swoje obietnice, a Bóg, jak wiemy, zawsze jest wierny swoim obietnicom. Słowo Boga można by streścić tak. Abramie, miej we mnie ufność, a zobaczysz, czego dokonam, ponieważ z Twego nasienia wyjdzie potężny naród. Abram buduje ołtarz, składa ofiarę dziękczynną ze swojej trzody. Zbudowany ołtarz to dowód wiary i zaufania Bogu. Wobec jedynego Boga. To Bóg Abrama przybył do ziemi Kanaan. Wędruje dalej na południe, przemierza Jerozolimę, kroczy ufnie drogą wiary. Ważne dla nas jest to, że tam, gdzie Abram zniósł ołtarz dla Pana, tam później były główne ośrodki kultu Izraela. Abram buduje ołtarz, ołtarze, wędruje dalej, dociera do Negebu, to jest hebrajskie słowo geneb, suchy albo spalone słońcem. To oznacza dosłownie też głód. Przyczyny są takie, susza może być szarańcza. To jest właściwie dla Abrama i jego tutaj całej wielkiej rodziny, to jest klęska. To był czas nieurodzaju. Widzimy, gdy jest susza, ile jest modlitw. Jest pandemia. Modlimy się, bo wiemy, że bez Boga sobie nie poradzimy. A więc Abram doświadcza poważnej próby i też przed sobą ma nowe doświadczenie. Odczytaj to tak. Abramie, budujesz mi ołtarze, się modlić, a ja Cię doświadczę trudnościami. Ja sprawdzę Twoją wiarę. Czy naprawdę jesteś mężem Bożej obietnicy? I Bóg posłużył się klęską głodu. Ale Bóg nie jest sprawcą głodu. Tak, aby Abram mógł wzrosnąć w wierze. Czyli Bóg doświadcza go w próbach, aby też nam pokazać, jak naprawdę mu ufamy, ale też, abyśmy siebie zobaczyli, jacy jesteśmy. Bóg po to daje nam te próby, doświadcza nas jak złoto w tyglu, aby zobaczyć, jak się zachowujemy,
kogo i co będziemy wybierać. Pokazują nas samych, jak wiele nam brakuje, gdzie należy się podciągnąć. Czyli Bóg zawsze postępuje z nami jak dobry pedagog, terapeuta, jak postępował świętym Ignacym z Loyoli, członku w swoim postępie, w drodze duchowej, prowadził go jak nauczyciel swojego ucznia za rękę. Abraham niestety nie zdaje pierwszego testu. Przybywa do Egiptu i nie pyta Boga, co zrobić, tylko słucha kupców z karawanami, ponieważ powiedzieli mu, że tam jest bogactwo, znajduje się mnóstwo żywności. Abraham nie przerzucił odpowiedzialności na Boga. Mógł powiedzieć: Boże, Ty mnie prowadź. Przed wejściem do Egiptu mówi do swojej żony Saraj: jesteś piękna, jeśli powiem, że jesteś moją żoną, to mnie zabiją. Powiedz, że jesteś moją siostrą, abym ocalił siebie, mówi 12 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham mocno skłamał. Dlaczego? Bo bał się o swoje życie. Ale i my mamy wpadki, upadki i kłamstwa w naszym życiu. Faktem jest, że w tym kłamstwie była cząsteczka prawdy. Saraj była jego przyrodnią siostrą. Mieli tego samego ojca, ale inne matki. I rzeczywiście, jako mąż swojej żony, mógł zostać zabity. Tak jak przewidział Abraham na dworze u Faraona, dworzanie szybko zauważyli, że jego żona, mimo 60 lat, jest bardzo piękna. Nic dziwnego, że szybko została uprowadzona na dwór Faraona, który wziął ją do swojego haremu, a Abraham otrzymał wynagrodzenie za swoją żonę, czyli bydło, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. Ale Abraham jest prawym człowiekiem, mężczyzną. Ma niespokojne sumienie, ma turbulencje. Wiedział, że źle postąpił, bo bał się o swoje życie. Bolało go to, że teraz jego żona jest jedną z żon haremu Faraona. Jeśli żona odeszła od ciebie, albo znasz kogoś, jeśli żona odchodzi od męża i mieszka z innym nieślubnym mężczyzną, to czujesz to, co czuł Abraham. Ból. I odwrotnie. Zadaj sobie pytanie, co Saraj mogła czuć do męża Abrahama, który ją zostawił i tak tanio sprzedał? Czy była to prawdziwa miłość męża do żony? Zobaczyła jego tchórzliwe serce, brak męstwa. Przypuszczalnie pomyślała: i to był mój mąż, moja podpora? Zobacz, pierwsza noc, dzień, ona z obcymi ludźmi, inne rytuały, inny styl, sposób bycia i tak dalej w Egipcie. Ona żyjąca w lęku, z obawy o każdy dzień i swoją przyszłość, i Abraham z elitą Egiptu. Na pewno pomyślała: jak ty, mężu, mogłeś tak ze mną postąpić? Bóg przychodzi teraz na ratunek, ponieważ zawsze ratunek jest u Boga. Abraham, tak jak powiedziałem, niestety nie zdał pierwszego testu. Okazał się za słaby, dlatego też Bóg musi przyjść z pomocą. Bóg zsyła plagi na Faraona. Dosłownie to hebrajskie słowo to oznacza choroby lub zarazy, przetłumaczone jako plagi.
Wszystkich zmogła choroba i faraon uznał Boga Abrama, ale nie za jedynego Boga. Po prostu Abram się przestraszył Boga Abrama. Dlaczego? Dlatego, że on, jak i w ogóle ludzie w tamtych czasach, ale i w jakimś stopniu dzisiejszym, ludzie kierują się przesądami. Faraon kierował się przesądami. I on się niekąd dowiedział, że Saraj ma już męża i że to właśnie Abram jest jej mężem. I tylko się zastanawiał, jeżeli cały harem, dwór zachorował, to dlaczego ona nie zachorowała? Zastanawiał się faraon. Faraon był słusznie, okropnie oburzony. Tu mu przyznaję słuszność i w ostrych słowach powiedział: cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? I dalej, a teraz oto twoja żona, zabierz ją i idź, rozkazał faraon. Smutny finał. Ale zadaj sobie pytanie, co mógł faraon pomyśleć o Abramie? Zobacz, iluż ludzi nie przyjęło, odrzuciło lub odrzuca Boga Biblii. Za kłamstwo Abrama faraon mógł go zabić. Odebrać mu wszystko, ale pozwala mu z dobytkiem, ze wszystkim, co otrzymał, z darami, prezentami, dalej wędrować do ziemi Kanaan. Wśród służących jest też Hagar. Bóg, zobacz, Bóg mógł mu powiedzieć tak: Abramie, zawiodłeś mnie we wszystkim. Jesteś tylko tchórzem. Ale czy i my nie zawiedliśmy też kiedyś Boga, i to nie tylko jeden raz? Test zdany przez Abrama, ocena niedostateczna. No zobacz, Bóg nigdy nie cofa swojej obietnicy. Bóg nie rezygnuje z Abrama, ponieważ złożył mu swoją bezwarunkową obietnicę. Ma być wzorem, ojcem, wzorem prawdziwej wiary. Bóg też nie ukarał Abrama. Co więcej, Bóg mu pobłogosławił. Pytanie, co z tego wynika? Jaka to jest lekcja dla nas? Wszystkich nas dotyka klęska głodu. Na przykład zła diagnoza lekarska, złośliwy nowotwór, porażki, rozwód. To właśnie powoduje kryzys wiary. Klęski głodu to też nasze lęki. Te uświadomione i nieuświadomione. Ale to także okazja, aby pogłębić moje przymierze z Bogiem, to jak tutaj było dobrze na początku powiedziane, nie tyle relacji, ale więź z Bogiem. Czy znasz taką osobę, która pomimo wielu przeciwności zachowała wierność, prawość moralną? Jeśli tak, a może ty jesteś taką osobą, przypomnij sobie historię. To, że Bóg troszczył się o ciebie, o tą osobę i też nad każdym z nas, pomimo naszej słabości i upadków, pragnie roztoczyć parasol ochronny. Dalej, w każdej ucieczce od Boga, bo też to miał Eliasz, wydarza się mój lęk. A zobacz, że w lęku kryje się kłamstwo. Jeśli tylko polegam na sobie i na swoim osobistym doświadczeniu, okłamuję siebie, bo chcę prowadzić siebie bez Boga.
Jeśli powiem sobie tak, powiedz sobie tak, jeśli sobie radziłem, radziłeś do tej pory tak dobrze, to czy teraz sobie nie poradzę? Zobacz, jeśli obieram cebulę warstwa po warstwie, to też powoli odkrywam, jaka ona jest. Tak samo odkrywam prawdę o sobie. Pytanie kolejne, które warto sobie zadać, czy kłamstwo nie weszło w moje życie, w moją krew? Czy kłamstwo nie stało się częścią mnie samego? Po trzecie, ty i ja zmagamy się ze swoimi słabościami, tak jak Abraham. Mamy swoje słabości. Każdy je ma. Poprzez nie też dokonujemy złych wyborów i złych decyzji. I to też podkopuje naszą więź z Bogiem. Po męsku, jako mężczyźni, chcemy się bronić, dbając o nas, o siebie samych, o nasze potrzeby. I zobacz, że nieraz bardziej ufamy sobie niż Bogu. Po czwarte, jeśli sprzeciwiam się Bogu, to też narażam się na niebezpieczeństwo twoich bliskich, twoją żonę, twojego męża, twoich najbliższych. Ufność żony mężowi Abrahamowi, że zadba o jej bezpieczeństwo. Ona ufała mu przez 75 lat. I dalej. Niestety, nowy, piękny nabytek w haremie Faraona wszystko zmienił. Myślę, że w pierwszej nocy zapytała w tym haremie Saraj, co ja właściwie tu robię i gdzie jest mój mąż, który miał się mną opiekować. Zobacz, że nigdy nie grzeszymy sami. Nawet w skrytości. Czyli inaczej. Nie ma grzechu bez ofiar. I co więcej, każdy Egipt ma swojego faraona. Też warto zapytać siebie, czy nie przynosimy Bogu wstydu. Nikt z nas, wszyscy lubimy rzeczy oryginalne, nie lubimy podróbek, hipokryzji. Hipokryzja to jeden z czterech głównych grzechów Starego Testamentu. I lekcja Abrahama dla nas ma ogromne znaczenie, ponieważ potrzebujemy każdego dnia wędrówce wiary, tej naszej wędrówce, pielgrzymce życia, potrzebujemy wiary. Inaczej dotknie nas klęska głodu. Od Abrahama uczymy się, że więź z Bogiem to wędrówka wiary, która się zaczyna od uznania, przyjęcia Boga do mojego życia, Jego miłości. Bóg ma dla mnie błogosławieństwo, plan. Co to jest wiara? Wiara to pełne zaufanie Bogu. Ale szczególnie w moich trudnych doświadczeniach życiowych, gdy mnie na przykład wszyscy opuszczą, przyjaciele, żona, mąż, a nawet i dzieci, niemało jest takich przypadków. Zostaję sam. Ale Bóg zawsze będzie posyłał mi ludzi, jeśli będę otwarty na Niego i na innych. Bolesne i smutne jest to, że Abraham uciekł do oszustwa, zamiast zaufać Bogu. Ale zobaczmy, wszyscy się uczymy. Teraz, po tym doświadczeniu, jego wiara będzie wzrastała. Chociaż materialnie zaczyna być coraz bogatszy, gdy powrócił do ziemi Kanaan, pytanie, czy będzie też prawy moralnie. Będzie. Bogactwo nie przewróciło mu w głowie.
Boże błogosławieństwo niewątpliwie pomogły mu powrócić z Egiptu jako człowiekowi pokornemu. Gdy dotarł na miejsce, oddał cześć Bogu. Wszędzie, które przybywa, oddaje cześć Bogu. Dlatego i my mamy oddawać cześć Bogu. To jest Ignacy właśnie Loyola w Fundamencie Ćwiczeń Duchownych w numerze 23. Człowiek jest po to stworzony, a Pana Boga czcił, znał, kochał Go i przez to osiągnął życie wieczne. Jak już wspomniałem, Abraham miał zostawić wszystko, również swoją rodzinę. Nie zrobił tego. Był z nim Lot. Do tej pory nie miał z nim problemu. Lot się również bogacił i jego rodzina. Ta ziemia należała do Abrama, ponieważ, a nie do Lota. Abraham wiedział, że może szybko wyjść konflikt i powiedział, aby Lot wybrał sobie kierunek z pasterzami, gdzie się chce osiedlić. Właściwie to on powinien decydować. Abraham, nie Lot. Jednak zobaczmy tu jego pokorę. Chodziło o zgody między nimi, bo byli rodziną. To była wspaniała decyzja Abrama. Również to był wyraz jego wzrastającej wiary w Boga. Wierzył, że Bóg wszędzie, gdziekolwiek pójdzie, będzie błogosławił. Podam taki przykład, na przykład firmy rodzinnej. Załóżmy, jesteś w rodzinie, ty masz 60% udziału w firmie, a twój kuzyn, brat, obojętnie kto jest z rodziny, ma tylko 40%. Zapraszasz go na obiad i mówisz, że chcesz podzielić firmę. To już będą dwa oddzielne przedsiębiorstwa. Jedno będzie na południu tego dużego miasta, drugie na północy. To miejsce, właśnie tam zyski są coraz większe. Zaczynają się sprzeczki, kłótnie, jak zwykle udziała, no, czyli chodzi o pieniądze. Pytanie też, jak postąpisz? Co wybierzesz? Co jest dla ciebie prawdziwą wartością? Lot zamiast okazać wdzięczność, wybrał chciwość. Ponieważ to, co zobaczył, to właśnie Sodoma, Gomora, to były bardzo takie płodne, żyzne ziemie. Wybrał dolinę Soaru, aż do Jordanu. Sodomy, Gomory, między innymi. A więc, które wkrótce okazały się jako miasta słynące wszędzie wtedy, między innymi głównie z homoseksualizmem. Abraham, chociaż wybrał mniej urodzoną krainę, to jednak w dłuższej perspektywie ta jego decyzja była piękna, dojrzała. Okazała się tu bardzo ważna wiara Abrahama. Później przez chciwość Lot straci wszystko. Abraham później się przenosi pod rzekę Hebron. Czyli Abraham uczy nas podejmowania decyzji. Myślenie i planowanie należy do Abrahama. U Lota nie ma miejsca na pytanie, czy nie bierze pod uwagę Boga. A więc człowiek, który, jeżeli go nie bierze pod uwagę Boga, powiem tak, nie ma przyszłości. Lot opiera się tylko na przyrodzie, naturalnych bogactwach, na człowieku. Nie prosi Boga o pomoc. Lot jest samolubny. Abraham jest ufny Bogu. I Bóg chce pokierować szczęśliwie też twoją i moją wędrówkę wiary pod warunkiem, że mu zaufamy. Zobacz siebie samego. Jak ty widzisz świat? Czy jest to tylko perspektywa horyzontalna? Człowiek, przyroda, jak Lota? Czy też może wymiar wertykalny? Jest Bóg. Chociaż nie widzimy Boga, to nie znaczy, że On do nas nie mówi i nie prowadzi nas. Bóg chce nas zawsze prowadzić. Jeśli będę polegał na sobie, to będę jak Lot. A jeśli będę Mu posłuszny, to będę jak Abraham. Nam jakże trudno do końca wypełnić Boże nakazy.
zapytaj siebie, jak dzisiaj funkcjonuje twoje serce. Jeśli idę przez życie z Bogiem jak ojciec Abraham i trzymam się jego nakazów, powiem sobie szczerze tak, wypełniam wolę Boga. I to jest bardzo ważny wymiar osobowy. Zadaj sobie kolejne pytanie. Czy w twoim życiu może warto zwolnić? Mówiłem o tym, ciągły pośpiech. Wszystko jest fast. Szybko. Dlaczego? Aby mieć dyscyplinę czekania. To są ważne słowa. Dyscyplina czekania. Pytasz, a co z tego będę miał? Jaką korzyść podniosę? Tutaj raczej chodzi o długoterminowe skutki. Boże, pokaż mi w ciszy moją nową drogę, a pójdę tam, gdzie mi wskażesz. Zobacz swoje postanowienia, może szczególnie te ostatnie, jakie owoce one przyniosły. Dobrze wiesz, że nie możesz siebie tylko samego zadowalać i też nie żyjesz dla siebie, nawet gdy żyjesz sam w domu. Postaw sobie pytanie, czy moje postanowienie wzmocni więź z Bogiem? Jeśli odpowiesz Bogu szczerze tak, On zadba o twoje potrzeby. To tak jak mówi psalmista, psalm 37, powiesz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Ale jeśli zaprzeczysz, to nie stawiaj kolejnego kroku. Nie idź dalej. Zatrzymaj się. Abraham jest człowiekiem wielkiego serca i ducha. Ponieważ był wpływowy i bogaty, to też pociąga z sobą mnóstwo ludzi i w swojej wspólnocie zapewnił bezpieczeństwo. I król Kedorlaomer, który najeżdżał wiele razy ziemi Kanaanu, w tym Sodomę i Gomorę, pewnego razu bierze do niewoli Lota i jego całą rodzinę. Co robi Abraham? Natychmiast zareagował. Zbiera swoje sługi, przygotowuje oddział. On nie miał ani chwili zawahania. Był solidarny z Lotem, bo to była jego misja ratunkowa. Przygotował 318 mężczyzn z bronią i pokonał oddziały króla. Biblia nam później mówi, czy Lot spotkał się później z Abrahamem. Biblia tego nie opisuje. Lot też nie powiedział nigdy słowa dziękuję, a wszystko zawdzięczał Abrahamowi. Abraham przyszedł na ratunek Lotowi, bo był człowiekiem o wielkim sercu i hardzie ducha. Ale wielcy ludzie nie oczekują wdzięczności. Wielcy ludzie nie oczekują wielkich podziękowań, hymnów, gloryfikacji. Jeśli ty przychodzisz na pomoc innym i nie oczekujesz tego, to wiesz, jesteś wielki w oczach Pana i ludzi. Wieść o tym zwycięskim boju Abrahama szybko się rozeszła. Gdy powracał, powitał go król Szalemu, słynny Melchizedek, hebrajski znaczy dosłownie król sprawiedliwości, ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego i w akcie kapłańskiego dziękczynienia wyniósł chleb i wino i błogosławił Abrahama. Mówił tak, to jest Księga Rodzaju, rozdział 14. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów. Zobacz, Melchizedek najpierw oddaje chwałę Bogu. Chleb i wino to są dary, aby świętować zwycięstwo Boga.
Abraham oddał 1/5 łupów, chociaż nie miał takiego obowiązku, a łupy też były darem Boga. Dlaczego to zrobił? Zrobił to dlatego, ponieważ to Bóg mu pobłogosławił. Prawdziwa wielkość Abrahama. Gdy spoglądam, reflektuję we współczesnym świecie, na współczesne społeczeństwo, to Abraham tutaj się jawi naprawdę jako wielki człowiek. Jest prawdziwym altruistą. Ma szczere i kochające serce. Po pierwsze. Po drugie, gotowość do ofiary i poświęcenia się. Ludzie wielcy nie dbają o swoją wygodę. On nie pyta, ile za to dostanie, nie przelicza, nie kombinuje, ile mi przypadnie w udziale. Brak chciwości dalej i łagodność. Ludzie wielcy raczej kontrolują siebie niż innych. Ludzie mali bardziej kontrolują innych niż siebie. Taka jest według mnie generalna różnica. Obecnie bardziej kontroluje się innym, innym się nie ufa. Niemieckie przysłowie w tłumaczeniu na polski mówi: zaufanie jest ważne, ale kontrola jeszcze lepsza. A więc kontroluj zawsze. Tak powiedział w ujęciu Niemca, w niemieckim wydaniu. A takim słowem, słowo klucz u Abrahama to jest pokora. Miał w sobie bardzo dużo pokory. I co ważne, był przyjacielem Boga. Bóg nazywał go przyjacielem. To jest Izajasz 41:8. Umiał uznać te swoje braki, słabości, a z ludźmi postępował w sposób uczciwy i prawy. Może dlatego uważam, że prawdziwa wielkość to teraz rzadka cecha wśród przywódców i dowódców tego świata. Dialog z Bogiem. W całej Biblii, Stary Nowy Testament, niewiele jest bezpośrednich dialogów z Bogiem. Te cudowne dialogi Abrahama z Bogiem, warto do nich powrócić. Bóg mówi do niego tak: nie obawiaj się, Abrahamie, bo ja będę twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie solidna. Jakie piękne słowa pocieszenia, ale też nadziei. Nie możemy zapomnieć, że Abraham nie zna finału swojego życia. My też nie wiemy, jak się potoczy nasze życie. Abraham już starym człowiekiem. Jego żona już dawno przeszła menopauzę, więc mówi do Boga: zbliżam się do kresu mojego życia, nie mając potomka. Zaczyna tak: o Panie, Panie mój. Właściwie to są dwa imiona Boga w jedno połączone. O Adonai i Jahwe. Co robić? Myślę, może ktoś z jego sług, zrodzony na przykład Eliezer, będzie tym spadkobiercą. Mówi Abraham Bogu, ale Bóg mówi stanowczo nie, ponieważ to będzie naturalny potomek. Mógłbym powiedzieć w języku współczesnym, to by on będzie z twojego DNA. O, może tak współcześnie Bóg powiedziałby Abrahamowi. Bóg mówi o niego: wyjdź z namiotu. Ten hebrajski czasownik sugeruje przymus. Spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I Abraham uwierzył, nie miał żadnej wątpliwości ani zawahania. W oryginale ten termin użyty znaczy
ufać, być pewnym. Bóg chciał powiedzieć Abrahamowi, to ja jestem twoim Bogiem. Abraham nie będzie dyskutował z Bogiem, który jest twórcą, który wszystko tak mądrze stworzył. Abraham nie pyta Boga, jak to się stanie, jak na przykład pytała Maryja. Po prostu przyjął Bożą obietnicę na serio. I tutaj ważna rzecz. Bóg poczytał to Abrahamowi za sprawiedliwość. Bóg, czyli inaczej, Bóg uznał go za sprawiedliwego. Dlatego też święty Paweł uważał Abrahama nie tylko za ojca narodu izraelskiego, ale także za ojca wszystkich, którzy wierzą. Wszyscy ci, którzy wierzą, pokładają ufność w Panu. Święty Paweł do Rzymian mówi, wierzą, by również im poczytano to za tytuł usprawiedliwienia. Abraham ufał Bogu. I przymierze Boga z Abrahamem to nie była taka zwyczajna umowa, jak na przykład ja kupuję dom, kupujesz dom, mieszkanie czy pole. Więc to miało być przymierze, które ukształtuje historię naszej planety. Abraham stał się starszy, zadał sobie pytanie, co dalej ze mną będzie? I Księga Rodzaju mówi, że zmarł, jak już mówiłem, mając 185 lat. Ale gdy to mówię, to jeszcze miał przed sobą 90 lat życia. Więc tak, to jest niewiele, jeśli chodzi o średnią Starego Testamentu. Czyli Abraham będzie miał czas, aby cieszyć się tą wspaniałą przyjaźnią z Bogiem. Przyjaźń z Bogiem. Dzisiejsi mieszkańcy Bliskiego Wschodu nazywają Abrahama Kalil Allah, czyli przyjaciel Boga, albo krótko El Kalil, przyjaciel. Patriarcha postanowił zaprzyjaźnić się z Bogiem, ale to nie dlatego ten przydomek, ponieważ to Pan obdarował go swoimi błogosławieństwami przyjaźni. Ale otrzymał to dzięki wierze. Nasz Pan również i nas obdarzył swoimi błogosławieństwami. Bóg jest moim przyjacielem, kocha mnie, uspokaja moje lęki i obawy o teraz, o moją przyszłość, o moich bliskich. I nie obawiaj się, Abrahamie, nie obawiaj się, mężczyzno świętego Józefa. I nie bój się stawiać Bogu trudnych pytań. I też nie poddawaj się, ani nie ulegaj lękowi, co ze mną będzie. Czy Bóg nie jest twoim Bogiem? Dalej, błogosławieństwo Pana przychodzi we właściwym czasie. Bóg też może wstrzymać, dlatego że On wybiera swój czas, Jemu wiadomy. I też nie bądź niecierpliwy, krótkowzroczny. Dlaczego? Jeśli czekamy, to od razu się niepokoimy. Jeśli Bóg zwleka, to nie oznacza, że Bóg tobie nie pobłogosławi. Powiedz Panu, jakich błogosławieństw dzisiaj, jutro, pojutrze, później oczekujesz od Niego. A Bóg zawsze wybierze ten czas, który będzie najlepszy dla ciebie. Proś Go też o cierpliwość czekania na Boże błogosławieństwo. I miej ufność Panu. Przyjaźń z Bogiem to zaufanie Mu. Zobacz, Salomon popełnił wiele błędów, ponieważ nie ufał Bogu i w jego decyzjach nie było wiary. Zobacz, jak ważne jest zaufanie. Abraham dopiero kiedy uwierzył, to wówczas Pan uznał i przyjął jego wiarę za sprawiedliwość. Ale dopiero kiedy uwierzył. Bóg nie chce, abyś kierował się lękiem, co z tobą będzie. Bóg widzi twoją przyszłość, więc zaufaj Mu i też poddaj się Jego prowadzeniu. On już przygotował wszystkie swoje błogosławieństwa dla ciebie, na całe twoje życie. Więc zachowaj dla Niego szacunek jak Abraham i zwracaj się do Niego, jak mówi Ignacy Loyola. Rozmawiaj z Nim jak przyjaciel
z przyjacielem. Bóg zawsze wybiera swój czas i daje odpowiedź w czasie jemu wiadomym. A więc to, co wydaje mi się takie bardzo ważne, aby codziennie wychodzić na pustynię swojego serca, chociaż na 15, 20 czy pół godziny minut. Wychodź codziennie, pobądź w samotności z Bogiem Ojcem, twoim najlepszym przyjacielem. Ciąg dalszy nastąpi jutro.